co zrobić, jakie zrobić badania, pani pyta, żeby zacząć pracę nad układem odpornościowym. Zrobienie badań to nie jest praca nad układem odpornościowym, bo praca nad układem odpornościowym to jest dobra żywność, dobre powietrze, dobre oddychanie, dobre nawodnienie, dobre minerały i tak dalej. To jest praca nad układem odpornościowym. Uzupełnienie wszystkich witamin, o których ja pisałem, kolagen i tak dalej. To wszystkie rzeczy, o których myśmy tu wspomnieli, to jest praca nad układem odpornościowym. A badania? Badania, ja zawsze proponuję zrobić serię badań raz w roku, takich przesiewowych, żeby zobaczyć, wykryć coś, co nas może gnębić, a tego nie wiemy w ogóle, czy nas gnębi. Zaraz, pomyślcie. Ja myślę, ja bardzo często polecam coś takiego, taką serię badań. To są badania, tak jak mówię, zrobić raz w roku, raz na półtora roku, ale one pozwalają jednak na to, że jeśli jest problem, uchwycimy go szybko i możemy się z nim szybko rozprawić, jeśli się nie rozbuchało. Zawsze zaczynam od witaminy D, od tego metabolitu, który nam opisałem w książce 25OH. Zawsze od tego zaczynam. Każdy, ktokolwiek musi mi zbadać ten poziom. Jest to podstawa. Druga sprawa, szczególnie sprawa dotycząca chorób serca i tak dalej, mówiliśmy o tym, zbadać koniecznie homocysteinę. W tej chwili macie fajnie, bo tu gdzieś za płotem, tak, u pana Zbyszka robicie, nie musicie pytać, prosić, błagać, tłumaczyć, robicie badania homocysteiny za tanie pieniądze. To jest to. Druga sprawa, no to znowu podchodzimy do tego troszeczkę tak, co z tarczycą? Znowu, zbadać sobie TSH, ale nie przykładać do tego zbyt dużo wagi, ale zrobić. Badać sobie temperaturę ciała rano, otwieramy oczy, termometr pod pachę, ciach, fanie, które miesiączkują. Trzeba to robić zaraz po ustaniu cyklu, żeby nie wejść w okres owulacji, bo wtedy temperatura wzrasta. I to jest podstawowy wskaźnik badania tarczycy. Nie to, jakie jest TSH, bo TSH czasami może wprowadzić w błąd. TSH czasami jest w normie, a pacjent jest chory strasznie, ale TSH będzie miał w normie. Ale zbadać. Druga sprawa, lecimy sobie dalej. Wątroba. Trzeba popatrzeć, co z tą wątrobą się dzieje, a więc robimy ALAT, albo ALT i ASPAT albo AST. To są te enzymy wątrobowe, które mówią, no, jak tą wątrobą jest. Jeżeli ktoś podejrzewa, że ma rzeczywiście problemy z tarczycą, zrobić jeszcze oprócz TSH, zrobić przeciwciała TG i przeciwciała ATP. Proszę napisać. Ale to pójść do nich, oni to zrobią. Ja mówię o takich podstawowych, żeby nie przejechać. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, to zbadać sobie poziom glukozy, ale również poziom insuliny. To jest bardzo ważne. Dlatego, że lekarze na ogół badają glukozę i mówią, jest w normie. Ale jak się zbada poziom insuliny i się okaże, że poziom insuliny jest wysoki, no to tak, wtedy ta glukoza jest w normie, ale tylko dlatego, że organizm wyrzuca straszne ilości insuliny. Ale lekarz, jak nie zbada tej insuliny, to nie mówię pacjentowi, hej, cukrzyca puka do drzwi. Dlatego poziom insuliny jest bardzo ważny. Potem jedziemy nerki i patrzymy, zobaczyć, bo przewlekłe zapalenie nerek nie boli. Tak jak nowotwory, nie boli. Trzeba zobaczyć raz na jakiś czas, czy jaki jest właśnie poziom kreatyniny. Kreatynina. Zobaczyć. Oni tu widzę, badają, Państwo mi pokazywali, badają kreatyninę, badają tak zwane glomerular filtration rate, czyli jak szybko nerki filtrują krew. Oni to badają to standardowo. Także prawdopodobnie od razu to zrobią. Natomiast tego
nie robią. Temperatura, właśnie, dobre pytanie, bo jeżeli badamy sobie temperaturę rano, jeszcze nic się nie ruszamy, tylko ruszyliśmy oczami. Pan już, ta temperatura powinna być właśnie na poziomie 36,6, 36,5, troszeczkę niższa, ale jeżeli już jest poniżej 36, niedoczynność tarczycy. I trzeba iść do lekarza, zobaczyć, porobić resztę całych badań. Teraz tak, następna sprawa, zbadać sobie tak zwane białko fazy ostrej, to się nazywa CRP. Na niektórych badaniach widziałem, to wskazuje na przewlekłe jakieś stany zapalne, gdzieś się smężące. Wiele stanów zapalnych przewlekłych nie wykrywamy i to jest ogromny problem. Bo pacjent jest przekonany, że wszystko gra, a tam nie wszystko gra. Nie wszystko potrafimy pomierzyć. Jak się to białko nazywa? Białko fazy ostrej to się nazywa CRP. Cecylia Roman Paweł. I porobić sobie jeszcze takie typowe badania dotyczące markerów nowotworowych. Zwracam teraz panom uwagę, PSA można zrobić, ale za bardzo się tym nie przejmować. Już w tej chwili się mówi, żeby w ogóle na to nie patrzeć. Dlatego, że wystarczą niektóre stany zapalne i PSA poleci do góry i faceta leczą na raka prostaty. Teraz trzeba sobie zrobić, jak one mają różne nazwy, dlatego nie będę pisał, ale na przykład CEA to jest marker nowotworowy układu pokarmowego, szczególnie jelita grubego. Doktor Livi mówi tak. Raz w miesiącu trzeba spożyć taką ilość witaminy C, żeby wywołać biegunkę. Raz w miesiącu. Nie wiem, ile, to każdy inaczej. Nie postylek, to trzeba łyżkami nabrać, najeść się tego i poleć. Co? Jest problem z niedoborami magnezu. To jest bardzo poważny problem, ale tak ogólnie, bo to każdy inaczej. Ogólnie z tym magnezem bardzo dobrze działa. Bardzo dobrze. 5 minut mamy. Bardzo dobrze działa kąpiel. Ja każdemu to polecam. Nie dlatego, że ma to i to chore. Trzeba całego leczyć. Dwie szklanki sody do wanny. Dwie szklanki chlorku magnezu do wanny. I w ciepłej mocy, nie w gorącej, ale w takiej ciepłej wodzie poleżeć sobie gdzieś mniej więcej co najmniej pół godziny, 40 minut. Bardzo fajne rzeczy się wtedy dzieją. Bardzo fajne. Ta soda łącznie z chlorkiem magnezu działa cuda. Ona usuwa toksyny, powoduje, że w sposób bezpieczny wpływa do nas magnez. To ma być dobra.